Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłum. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Jezus zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Do czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się. Gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, małej wiary? Gdy wsiadł do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie, jesteś Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Pani, słowa Pana Jezusa, a także sytuacja, w których Pan Jezus występuje, znaki, które czyni, zazwyczaj mają przynajmniej podwójne znaczenie. Z jednej strony odpowiadają temu naszemu zwykłemu ludzkiemu rozumieniu w danej sytuacji, tak jak to dzisiaj mamy w przypadku tej łodzi, jego chodzenia po wodzie. Uczniowie się zlękli, on ich uspokaja: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Natomiast jego słowa zazwyczaj mają o wiele głębszy sens, sięgający o wiele dalej. Ja jestem. Odwagi, ja jestem. Otóż to ja jestem od razu nas kieruje ku scenie objawienia się imienia Bożego na górze Synaj Mojżeszowi. Bóg wtedy powiedział mu: jestem, który jestem. W greckim tłumaczeniu Biblii w Septuagincie to określenie jest właśnie przetłumaczone słowami: ja jestem. Mało tego, Pan Jezus te słowa i to imię Jahwe w tym brzmieniu używa do siebie w Ewangelii świętego Jana. Kilkakrotnie. Odnosi to imię do siebie. A sama scena także ma dużo takich skojarzeń. Przecież to nie jest takie zwykłe spotkanie. Pan Jezus nie chodzi po ziemi. Uczniowie gdzieś nie są, tylko go nie rozpoznają, wystraszyli się. On chodzi po wodzie. Oczywiście w Starym Testamencie nie ma tej sceny takiego chodzenia po wodzie. Ale przecież mamy sceny, i to bardzo ważna scena dla całego Izraela, to przejście przez Morze Czerwone. Izrael tak stanął przed morzem i nie wiedział, co z tyłu żołnierze Faraona, tutaj morze, i byli w kropce. A Mojżesz im prowadził przez środek morza wtedy. Potem jeszcze to się powtórzyło, kiedy przechodzili przez Jordan do ziemi Kanaan za Jozuego. A potem jeszcze Eliasz z Elizeuszem przechodzili Jordan. Też w podobny sposób, po suchym dnie. Bardzo ciekawa jest jeszcze scena, kiedy Eliezeusz wraca z tej drugiej strony Jordanu, kiedy już złapał płaszcz, który został po Eliaszu, którego porwali aniołowie do nieba. Wziął ten płaszcz, uderzył wody i chciał także przejść, tak jak poprzednio przechodzili. Ale te wody się nie rozstąpiły, więc rzezła jeszcze z taką całą mocą, wiarą: gdzie jest Bóg Eliasza? Uderzył wodę, rozstąpiły się. Czemuś zwątpił małej wiary.
Słowa, które Pan Jezus powiedział do Piotra, który przecież wszedł po wodzie, są bardzo znamienne i ważne dla nas. Ta scena jakoś niesamowicie pasuje do opisu właściwie naszej wiary, jak to jest. Kiedy coś się nadzwyczajnego dzieje, w porywach jesteśmy gotowi odważnie coś podjąć, pójść. Ale kiedy się zaczyna coś dziać niebezpiecznie, gdzieś ta wiara się załamuje. Piotr właśnie, kiedy patrzył na Jezusa i cały czas szedł zgodnie z Jego wezwaniem, nie było problemu. Ale na skutek powiewu wiatru, być może groźnej fali, która na Niego napierała, przestał patrzeć na Jezusa, rozglądał się wokoło, przestraszył się, poczuł się zupełnie sam i teraz sam musi sobie dać z tym radę. No i sobie nie dał rady. Zaczął się topić. Ale w tym momencie sobie przypomniał, że znowu trzeba spojrzeć na Jezusa. Panie, ratuj. I to go uratowało. Pamiętamy podobną scenę, kiedy też na jeziorze była burza, Pan Jezus spał w łodzi. Uczniowie go obudzili, mówi, czy to obojętne, że giniemy? I też im wtedy mówił, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary. Tak jak dzisiaj do Piotra, czemuś zwątpił małej wiary. Potem także, tak jak w tej dzisiejszej scenie, jezioro się uciszyło. I to jest przedziwne, wiecie, objawienie Boga. Przedziwne do dzisiaj, że Bóg objawia się przede wszystkim w pokoju, a nie w mocy. I o tym nam mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Eliasz poszedł na górę Choreb, na tą samą, czyli górę Synaj, na tą samą, pod którą Bóg zawarł przymierze z Izraelem, na którą wstąpił wcześniej Mojżesz. I tam, pamiętamy, były takie objawienie Boga w burzy, w grzmotach, ogniu, w trzęsieniu ziemi. I Eliasz to samo, tego samego doświadcza. Bóg przychodzi, jest trzęsienie ziemi, jest wichura, jest ogień. Ale Eliasz wie, że w tym nie ma Boga. To nie jest Bóg. Dopiero kiedy taki delikatny powiew wiatru nastąpił, kiedy przyszedł pokój, Eliasz wiedział, że przychodzi Bóg. I to jest przedziwne, kochani, że Bóg się objawia właśnie w pokoju. My, kiedy doświadczamy przeciwności także swojej wierze, chcielibyśmy od Boga jakieś siły, które nam pozwala to jakoś przezwyciężyć, iść do przodu, o to się zwykle modlimy. Mamy podobne nastawienie jak Żydzi wtedy, jak apostołowie. I od tak, że inni apostołowie wierzyli, że Pan Jezus zostanie wodzem, który wyzwoli Izraela, a myśmy się spodziewali, że On właśnie wyzwoli Izraela. Tak mówili jeszcze uczniowie idący do Emaus po zmartwychwstaniu. A Jego działanie jest zupełnie inne. Doświadczył całej brutalności i siły świata, władzy zarówno religijnej, jak i politycznej, która go zniszczyła, skazała na śmierć, ukrzyżowała w sposób najbardziej haniebny. Ale wcale nie odpowiedział siłą. Wcale nie przeciwstawił się siłą na siłę trzeciego dnia zmartwychwstał. Ale zmartwychwstając też nie pokazał siłę swojego zmartwychwstania. Nie poszedł do Piłata, nie poszedł do arcykapłanów, żeby im oznajmił, oto właśnie, wyście mnie zabili, a ja żyję. Kto wygrał? Nie ma u niego niczego takiego. Objawia się i pokazuje tylko tym, którzy w niego wierzyli. Jaka jest jego odpowiedź? Jego odpowiedzią jest pokój. Pokój, w którym jest pełnia życia. Pokój, który zapowiada pełnię życia. Mimo tego, że człowiek doświadcza jakichś strasznych rzeczy, bo w tym wszystkim nie ma Boga, w tej całej sile, w potędze, Bóg nie odpowiada siłą na siłę. Ale właśnie ten pokój, ten delikatny powiew jest znakiem Jego obecności, Jego działania. I tak jest także w naszym życiu. Chociaż tak po ludzku normalnie oczekujemy zupełnie czegoś innego, oczekujemy jakiejś odpowiedzi siłą na siłę. Żydzi do dzisiaj nie są w stanie przyjąć tego sposobu objawienia się Boga, tej jakby słabości Boga, która dla nich jest skandalem, nie do przyjęcia, że Mesjasz nie okazał się silny,
zwycięski w sensie takim ludzkim. Do dzisiaj. I święty Paweł płacze nad tym, w tym drugim dzisiejszym czytaniu. Z rozdarty. I żal mu tych jego rodaków, że nie są w stanie przyjąć. Ale podobna sytuacja jest z nami. My także oczekujemy jakiegoś działania siłą. A Bóg odpowiada zupełnie inaczej. Daje pokój. Wobec tych wszystkich nawałnic świata daje pokój. Pokój, który jest znakiem prawdziwego życia. Bo on przychodzi po to, żeby dać światu pokój. Dać prawdziwe życie.